Przekształcanie komponentów odbywa się podobnie jak przekształcanie obiektów. Także zacznijmy może od wykorzystania prawego kliknięcia myszy, klikając na werteksie. Także klikamy, na chwilę przytrzymujemy, zwalniamy i przesuwamy w odniesieniu do naszego widoku. Jeżeli ponownie skorzystam z prawego kliknięcia, to anuluję operację, a jeżeli wykorzystam lewe kliknięcie, to zatwierdzam i w tym procesie oczywiście możemy wykorzystywać poszczególne rzuty, czyli z przodu, z boku i z góry, bądź też z dołu. Ja w tej sytuacji skorzystałem ze skrótu 7 na klawiaturze numerycznej, skrót 5, aby przejść do rzutu ortograficznego i przesunięcie. Także przesuwać, oczywiście, możemy werteksy, następnie krawędzie, jak i facey. Oczywiście, oprócz tego, możemy także wykorzystywać skrótingi RS, czyli przesunięcie, obracanie i skalowanie. Także ja przesuwam teraz cały face, czyli dosyć dużą grupę komponentów. Ok, prawe kliknięcie, aby anulować. Obracanie i skalowanie. Dobrze, i przejdę do krawędzi. Tutaj podobnie. Przesunięcie, obracanie oraz skalowanie. Co automatycznie powoduje, iż zbliżamy do siebie dwa werteksy. I przejdę do werteksów. I w tym przypadku obracanie oraz skalowanie ma sens, gdyż dwa werteksy są zaznaczone. Ok, obracanie, skalowanie, przesunięcie. Ale w przypadku, jeżeli zaznaczymy tylko jeden werteks, to skalowanie i obracanie nie mają sensu, z racji tego, iż po prostu pracujemy z punktami w przestrzeni. Po prostu nie dysponują głębią. Do przekształcania możemy oczywiście wykorzystać manipulator, a ja w tym przypadku skorzystałem ze skutu Control-Spacja i przesuwam werteks w odniesieniu do wybranych osi globalnych. Dobrze, dodam do zaznaczenia kolejny werteks, korzystam z obracania, przejdę do rzutu z góry, czyli 7. I mogę sobie werteks obracać w taki sposób. Dobrze? Lub też skalować. Oddalając. Lub też sprowadzając do wspólnej osi. W tym przypadku X. Ok. Przejdę do krawędzi. I właściwie tutaj uzyskuję podobny rezultat. I z tak samo. Przesunięcie. Obracanie i skalowanie. Ups, Ctrl Z. I skalowanie. Dobrze, ja cofnę operację lub też załaduję może plik. OK. I zobaczmy teraz, w jaki sposób możemy wskazywać konkretne osie. Tutaj podobnie jak podczas pracy z obiektami, wykorzystujemy serię skrótów klawiaturowych i ja pokażę może to na przykładzie faceów. Także zaznaczę te cztery werteksy, skorzystam z Ctrl-Tab, przejdę do faceów, OK. Skrót G, czyli przesunięcie, skrót Z na osi Z, wartość 1 i przesuwam o 1 na osi Z. Prawie kliknięcie to anuluj, skrót G, Z, wartość minus 1 i przesuwam w dół. I prawe kliknięcie, aby anulować. No dobrze, i podobnie z obracaniem. Także ja skorzystam ze skutu R. Obracanie, powiedzmy na osi Z. OK, o 45 stopni, czyli 45. przycisk myszy, aby zatwierdzić. Ctrl Z, aby cofnąć. I skalowanie. Powiedzmy na osi Z, aby sprowadzić obiekty do wspólnej płaszczyzny, a właściwie komponenty. I skalowanie może pokaże w innym miejscu, na werteksach bądź krawędziach. Także ja skorzystam ze skrótu 7 na klawiaturze numerycznej, następnie skrót z z, aby przejść do wireframe. Przytrzymam alt i kliknę w okolicy, a właściwie pomiędzy jednym a drugim werteksem w dolnej części, tak aby zaznaczyć edge loops. Także nie korzystam w tym przypadku z krawędzi, tylko z werteksów. Także alt, kliknięcie prawym przyciskiem myszy i tym samym zaznaczam całą serię komponentów, które mogę teraz sprowadzić do wspólnej płaszczyzny. Czyli korzystam ze skrótu s i skaluję teraz do. Wspólnego punktu, ale jeżeli określę oś Y, OK, to teraz prowadzę je do wspólnej płaszczyzny i w tym przypadku mogę skorzystać z wartości 0. Lewe kliknięcie, aby zatwierdzić operację, i mogę dokładnie to samo zrobić z tym, co znajduje się powyżej. Także skrót A, aby odznaczyć. Skrót B, czyli Border Select, zaznaczę skrót S, skrót Y, przesunięcie, wartość 0 i sprowadzenie do wspólnej płaszczyzny. Ok, jeszcze raz. Dobrze, i tutaj mam jakieś problemy, zobaczmy co się dokładnie dzieje. Aha, ta różnica wynika z tego, iż pracuje z modyfikatorem Subdivision Surface. Dobrze, i jeżeli wyłączę podgląd w trybie edycji, to widzimy, że te werteksy są sprowadzone do powiedzmy wspólnej osi. Ja pokażę jeszcze w jaki sposób możemy tą technikę wykorzystać w rzucie ortograficznym, także zaznaczę serię komponentów, skrót G, przesunięcie na osi Y. OK. I teraz skorzystam ze skrótu Alt kliknę pomiędzy wierzchołkami, tak aby zaznaczyć całą serię komponentów. Następnie skrót S. I nie będę teraz wykorzystywał skrótu Y, tylko po prostu przytrzymam środkowy przycisk myszy. OK. I postaram się znaleźć oś Y. Dobrze. I odpowiednia informacja została wyświetlona w lewym dolnym narożniku, czyli wzdłuż globalnej osi Y. Zwalniam środkowy przycisk myszy. I mogę teraz przesuwać te komponenty względem siebie bądź skorzystać z wartości 0. Lewy klik i zatwierdzam. Jeżeli chciałbym teraz interaktywnie obrócić te komponenty o określoną wartość wzdłuż konkretnej osi, to oczywiście możemy to zrobić. Także przytrzymuję skrót Alt, klikam pomiędzy werteksami, aby zaznaczyć tą pętlę komponentów. OK. Następnie obracanie, czyli skrót R. Mogę teraz wskazać oś Z, co będzie łatwiejszym rozwiązaniem, ale ja trochę sobie to utrudnię, także przytrzymam środkowy przycisk myszy. OK, i automatycznie udało mi się zablokować to obracanie na osi Z, ale już straciłem tę oś Z. OK, zwalniam środkowy przycisk myszy, obracam na osi Z, ale wykorzystam teraz wartość 25, aby obrócić o 25 stopni i zatwierdzam lewym kliknięciem. Następnie, może przejdę do Face'ów. Dobrze, zaznaczę face w tym miejscu, w tym miejscu skorzystam ze skalowania, czyli skrót S. Przybliżam do siebie te face'y, ale automatycznie również je pomniejszam. Także mogę skorzystać ze skrótu Z, aby przybliżać na tej osi. I w tej sytuacji również nie wpływamy na, no powiedzmy, powierzchnię tych face'ów. Ewentualnie skrót S, szukanie osi za pomocą środkowego przycisku myszy. Także nie będzie to takie łatwe. Ok. I skalowanie. No dobrze, na końcu jeszcze tylko podkreślę wykorzystanie skrótu Shift oraz Control, także zaznaczę może całą serię komponentów wraz ze skrótem Alt, czyli Alt przytrzymuje klik na face, a właściwie pomiędzy face'ami i skorzystam teraz ze skrótu R, Z, czyli obracanie na osi Z, skrót Shift, aby obracać wolno i skrót Control, aby obracać określoną wartość. Aha, jeżeli chodzi o zaznaczanie pętli komponentów, to dosyć istotne jest to, gdzie znajduje się nasz kursor przed kliknięciem. Także ja skorzystam ze skrótu A, aby odznaczyć wszystko, skrót Alt, aby przejść do zaznaczania Edge Loops. Przytrzymuję i jeżeli kliknę teraz w okolicy tej kropki, ale po prawej u góry, czyli powiedzmy w okolicy tej krawędzi, to mój kierunek zaznaczania jest zgodny właśnie z tym, gdzie kliknąłem. A jeżeli kliknę w okolicy tej krawędzi, to zaznaczę tą serię komponentów. Także warto mieć to na uwadze. Ostatnia rzecz, o której chciałbym wspomnieć w tej lekcji, to wyłączanie osi podczas przekształcania. Przykładowo, ja sobie zaznaczę tą pętlę, jeżeli teraz skorzystam ze skrótu S, to oczywiście skaluję w odniesieniu do trzech osi, a ja w tym przypadku mogę powiedzmy wyłączyć oś Y, czyli Shift Y, i w tym przypadku skaluję tylko w odniesieniu do dwóch osi z wyłączeniem osi Y, i dokładnie te same zasady obowiązują w odniesieniu do pozostałych narzędzi. Przekształcających, jak i pracy z różnymi komponentami. Także oczywiście już nie będę na tym etapie pokazywał wszystkich kombinacji, gdyż chyba trwałoby to z 5 minut. No dobrze, w ten sposób chciałbym zakończyć tę lekcję i zapraszam do kolejnej.